Wiadomość z ostatniej chwili. Na Grodzkiej poszli na noże. W znanej restauracji La Calma szef kuchni Patryk Wróblewski i właściciel Waldemar Kaniewski nie mogą dojść do porozumienia, który z nich lepiej gotuje. Pozdrawiamy Państwa serdecznie z restauracji La Calma przy ulicy Grodzkiej 12. Szef kontra szef, kolejna odsłona. Szef w restauracji Waldemar Kaniewski. Dzień dobry. Szef kuchni Patryk Wróblewski. Witam Państwa. I podsumowujemy ostatni tydzień. Ostatni tydzień należał do pys albo kluch na łaku, albo pampuchów w Waszym wydaniu. Bardzo specjalnych, bo nadziewanych. Tak jest. No i Jak widać tutaj w naszej urnie, frekwencja dopisała, no wysypują się wręcz te nasze ankiety. Smakowało wszystkim, wygrała niestety Koza Hela. Niemożliwe. Tak. Koza mnie zaszantażowała, koza. Mnie powiedziała, że jeśli tym razem nie wygra, to odchodzi ode mnie, tak. I wygrała. Koza po prostu, nie wiem, czy rogami Patrykowi coś zrobiła, czy jakoś dodała specyfiku do brodą, ale pomiziała. Leszyniacy zaczynają kochać Kozę Helę, przychodzą, pytają się, gdzie Hela, czy na kuchni, czy z Patrykiem, czy może gdzieś schowana. No i tak niebawem będzie trzeba ją tutaj, trzeba ją po prostu przyprowadzić. Ale to była koza, znaczy ser kozi, to była gęsina. Gęsina, tak. Czyli polskie. I konfitura z cebuli. I konfitura z cebuli wygrało. A ja jeszcze przypomnę, pana Waldka, to był pulled pork, czyli tak szarpana wieprzowina. Szarpana wieprzowina, tak, z papryczką chili, z sosem takim a la Tysiąca Wysp. Do tego był ogórek konserwowa. Ja trochę nie dowierzam, że przegrało, bo to naprawdę dobre mięso jest. Jest bardzo dobre mięso, ale tak jak w tych edycjach, we wszystkich żeśmy szli gdzieś tam, powiedzmy, łeb w łeb i decydowały ostatnie dni, tak i teraz się to stało. Bardzo wiele jest remisów, bardzo wiele wskazań na bardzo dobre. Jednak Hela. Jednak Hela i ta przewaga kilku głosów jest. Cieszę się z tego, że nasi goście jedzą polskie rzeczy i chcą ich jeść, tak? Dlatego w tym tygodniu ja postanowiłem zrobić Patrykowi psikusa, ale o tym później. O tym za chwilę. Jeszcze tylko zapytam, specjalna nagroda dla Heli będzie? Tak. Dostanie trochę więcej trawy i mleka. Wycieczka do spa. Kozie spa. Może wina się ze mną napije. Podsumowujemy w takim razie ostatni tydzień, losujemy jedną osobę, która zostanie zaproszona na ten tydzień, to i będzie... To jest pan Adam Żak. Panie Adamie, jak pan nas słyszy, zapraszamy, a jak nie, to jest numer telefonu, będziemy dzwonić. I proszę Państwa, teraz powiemy o tym tygodniu, czyli od dziś do czwartku. Pachnąco. Coś bardzo polskiego, co każdy z nas w domu, czyli gołąbki w dwóch odsłonach. Szef ma taką tradycyjną, ja mam nieco mniej tradycyjną, może bardziej zdrową, fit może. Kto ma lepszą? No wiadomo, że ja, bo ja teraz poszedłem w tradycję polską, tak? Ja myślę, że goście zadecydują, kto ma lepszą. Ale w tym tygodniu, jak widać, zresztą pachnie moje lepiej niż jego, on ma jakieś takie żółte coś. Ja mam sos prawdziwy, taki pomidorowy do gołąbka, jak przystało, do tego dałem sera emigrane i to już podbiło ten smak tak, że po prostu to już jest mistrzostwo świata w moim wykonaniu. Oczywiście sos jest bardzo ważny, ale bardzo ważne jest także to, co jest w gołąbku. Wieprzowina, ryż, tak, tradycyjnie zrobione tak, jak nasze babcie mamy robiły. I zawinięte w liść kapuściany. Tak jest. Zapieczone i posypane na wierzchu selem emigrana. Okej, teraz o tym czymś żółtym. Tak, o tym czymś żółtym, taki kolor słońca. To jest tak, gołąbek z kaszą gryczaną, mięsem drobiowym. To jest mięso akurat z podudzi kurczaka, nie z piersi. Podudzia mają zdecydowanie bardziej intensywny smak i lepszą konsystencję do tego się nadającą. Zawinięte jest w liść nie tak jak u szefa zwykłej kapusty, tylko kapusty włoskiej. I do tego jest sos na bazie pieczarek, marchewki, curry, czyli coś zupełnie innego, i odrobinę śmietany. To indyjska wersja polskich gołąbków? Myślę, że to taka bardzo spolszczona indyjska wersja. To curry jest takie bardziej, cały czas mówię, że to jest curry na modłę polską, a nie curry na modłę indyjską. Ja przypominam, że wy rywalizujecie, więc czemu Patryka Wróblewskiego gołąbek jest lepszy? Bo są inne. Ja myślę, że jednocześnie jest to potrawa bardzo tradycyjna, gołąbki każdy to zna, a z drugiej strony można i takim daniem w czymś zaskoczyć. Myślę, że żeby zrobić
kapitalnego gołąbka w sosie pomidorowym, to trzeba, to jest naprawdę wirtuozeria i myślę, że na tym się może szef potknąć. Jest fit i jest zero kalorii? Tak. Z tymi kaloriami to nie przesadzą. Dwie kalorie. Śmietany on tutaj leje wiadro, bo widziałem, myślę, że śmietaną wybrał. Śmietana nie jest kozia, chciałbym zauważyć, żeby było jasne, tylko od krowy. Chyba. Zresztą nie na pewno, na pewno. Patryk, można zrobić śmietanę z koziego mleka. Skoro można zrobić ser, można zrobić śmietanę. Wszystko. Dobra, czemu tradycyjny jest lepszy? Tradycyjny, ja powiem tak, jest na pewno, znamy ten smak, to wszyscy znamy te smaki. Te gołąbki są zrobione takim stylu naprawdę starym, tak? Nie takie unowocześnione. Wszystko jest tak, jak w starych przepisach Książka Polska, jak nakazuje. Plus moje dodatki, czyli ten sel Emirgana i troszeczkę inaczej zrobiony sos pomidorowy. Nie jest zrobiony klasycznie, tylko jest zrobiony z pomidorów, czosnku, cebuli. Do tego jest dodany wywar z kapusty, który w tym się gotowały. Najpierw te gołąbki, później poszły do pieca i dlatego one są takie wspaniałe. Pachnie rzeczywiście fantastycznie. Proszę wybaczyć, panie Patryku, ale ten zapach tutaj powala. Ja myślę, że smak przemówi w moim. Od dziś do czwartku właśnie gołąbki w karcie w cenie 25 zł. Tradycyjnie nic się nie zmienia i w piątek będziemy to podsumowywać, ale mamy dla Państwa taką małą niespodziankę, bo jak ktoś nie może wytrzymać do piątku, tak, to niech się w czwartek wybierze do Cinema 3D. Tak jest. Tam będziemy z Patrykiem prezentować nową odsłonę piątkową w kinie na Szpilkach, tak się ten program nazywa. Takie małe live cooking będzie. Takie małe live cooking. Zapraszamy Państwa już dzisiaj. No myślę, że będzie warto, będziecie mogli zobaczyć cały nasz kunszt kulinarny, jakim dysponujemy. Czyli nie tylko babskie kino, ale także bardzo męska kuchnia. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Wybrzyski, Waldemar Kaniewski, restauracja La Calma. Niech szef tego tak długo nie smaży. Ile można? To ma być smażone, Patryk, nie, smażone. Musi być duszone, będzie delikatniejsze, musi być fit. Sprawdź sam, kto jest lepszy. Szef kuchni czy szef restauracji. Przyjdź do La Calmy na Grodzką 12. Szef czy szef? Więcej szczegółów i galeria zdjęć na lk.pl.